Znajdujemy się w Lubianie Pyrzyckiej, jest to dawna stacja kolejowa, stacja węzłowa. Tutaj prowadziły dwa szlaki, jeden szlak z Szelc Krajeńskich, drugi szlak Choszno-Myślibórz. Dzisiaj znajdujemy się na ścieżce rowerowej, która została wybudowana rok temu. I ta ścieżka rowerowa prowadzi z pięknego Choszna do rozwijających się bardzo ambitnie i pięknych Pełczyc i dalej do Barlinka i Myśliborza. Budowa skansenu rozpoczęła się w 2013 roku. Został zakupiony dworzec. Później do tego dworca zostały dokupione te główne elementy, takie jak lokomotywa TY2 Krix Lokomotiv, lokomotywa LS40. Jest to skansen prywatny. Stanowi on atrakcję turystyczną tego szlaku, tej ścieżki rowerowej, na który bardzo serdecznie zapraszam.